Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Dobroci. Święty Mikołaj jest symbolem dobroci, szczęścia, radości i spełnienia marzeń dla wszystkich, szczególnie dla dzieci. No i jest symbolem nadziei, tu podpowiada mi brat Mikołaj, że jest i nadzieja. Dzisiaj będziemy dawać radość. Tu na razie poczęstujemy wszystkich zebranych słodyczami. Następnie siądziemy na swoje konie, na rumaki stalowe. Pojedziemy do szpitala, ze szpitala do ZOL-u na Wiejską i następnie pojedziemy do domu dziecka w Maniach. Motto Mikołaja już wyszło, że to już jest jednak cykliczna impreza w Międzyrzecu, bo z tego, co ja się doliczyłam, jest to przynajmniej 6. rok z rzędu. W życiu najważniejsze zdrowie i miłość. I miłość, czyli bądźmy zdrowi i kochajmy się. Przekaz do Międzyrzeca i całego świata. Amen. Amen. Dziękuję, dziękuję siostry i bracia. Dziękuję wam serdecznie. Na czym to polega? Na wielkim sercu motocyklistów, tak? Ludzi, którzy są postrzegani w różny sposób. Jedni pozytywnie, drudzy mniej, ale tak naprawdę okazuje się, że to są ludzie o mega, mega sercach. I tak samo są osoby, które są życzliwe i przyjazne motocyklistom, które nas wspierają w tej akcji. Naszym założeniem jest pomoc dzieciom i od tego zaczęliśmy. W tej chwili rozrosło się to troszeczkę w większą akcję, czym jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo tak naprawdę dzisiaj mamy kilka punktów, które chcemy odwiedzić. No i zanieść radość nie tylko dzieciom, ale też osobom starszym, bo oni też się cieszą z naszej obecności, tak jak dzieci. Plan jest taki, że paradą ruszamy przez miasto, jedziemy do szpitala i w szpitalu pierwszy punkt to jest oddział dziecinny oczywiście, mamy dla wszystkich dzieci paczki. Kolejny punkt to są właśnie osoby starsze, czyli oddział rehabilitacyjny, gdzie jest 25 osób i dla nich też mamy drobne upominki, no i oczywiście nasze uśmiechy i tańce, tak jak było w ubiegłym roku. Po czym kolejny taki ważne dla nas miejsce to jest ZOL, czyli ten dzienny ośrodek na Wiejskiej w Międzyrzecu. Tam są osoby ciężko chore, dla nich też mamy upominki i wiemy też, że to będzie radość nie tylko dla nich. Tak naprawdę dla nas to jest mało, a dla nich to jest mega dużo, że ktoś o nich pamięta też oprócz ich bliskich. No i w tym roku jest kolejny punkt, który jest pierwszym dla nas i taką nowością, tak, jest to dom dziecka w Maniach i tam też mamy dla tych dzieciaczków prezenty, więc naprawdę ja bardzo chciałam podziękować wszystkim w tym roku, sponsorom, wszystkim, którzy przynieśli prezenty, wszystkim, którzy przynieśli słodycze, którzy nas wsparli finansowo. I ci, którzy pomagali pakować, którzy się angażowali w to wszystko, naprawdę bardzo, bardzo moje serducho w tym roku rosło, bo było dużo tych osób, naprawdę bardzo dużo, nie tylko motocyklistów, ale też osoby, które nas wspierają, które nie chcą mówić o sobie, ale ja naprawdę wszystkich mam w serduchu i wszystkim dziękuję bardzo. Widać, jak dziadek słucha? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.